Witam serdecznie, moje nazwisko Darek Kuliński, jestem szefem serwisu nowo otwartego w miejscowości Barcza pod Kielcami. Jest to w tej chwili najnowocześniejszy serwis Scania w Polsce. Serwis wyposażony jest w najnowszą linię olejową firmy Orion. Mamy kolumny podnośnikowe, które są bezprzewodowe, działają po sieci Wi-Fi. Posiadamy urządzenie do prostowania ram i kabin firmy Yosam. Posiadamy również urządzenia do kalibracji tachografów. Serwis wyposażony jest w 3 pełnoprzejazdowe stanowiska i 1 nieprzejazdowe. Możemy jednocześnie wykonać naprawy w 9 pojazdach, ciągnikach lub w 6 pojazdach konstrukcyjnych. Serwis czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty od godziny 7 do 14. Szanowni Państwo, witam wszystkich, którzy dotarli przez te śniegi wiosenne tutaj do Gdańska. Ze Scanią jestem związany od 21 lat. Przez ostatnie 7 lat pełniłem obowiązki dyrektora zarządzającego w oddziale krakowskim Scania Polska. Przekazuję te obowiązki obecnie panu Marcinowi Orczykowi, który również od wielu lat jest związany ze Scanią i on będzie zarządzał oddziałem krakowskim. Ja natomiast obejmuję stanowisko dyrektora zarządzającego Scania Ukraina. W skład oddziału krakowskiego wchodzą w tej chwili 2 serwisy. Jest to serwis Scania na ulicy Tyniewskiej w Krakowie i ten, w którym się dzisiaj znajdujemy w Barczy koło Kielc. W przyszłym roku planujemy otworzyć serwis w Bielsko-Białej, gdzie będziemy mieli również sprzedaż pojazdów ciężarowych nowych i używanych. Szanowni Państwo, wielokrotnie od wielu lat dyskutuje się, czy w czasach kryzysu tak zwanego należy robić inwestycje, czy nie. Jedni mówią nie, oszczędzać pieniądze, czekać na czasy gorsze. Drudzy mówią tak, nigdy nie będzie lepszego momentu na inwestowanie. My zdecydowanie jako organizacja Scania Polska jesteśmy za tym drugim scenariuszem. Otwarcie naszego 35. serwisu w Polsce, serwisu Scania, zbiegło się z oficjalną premierą nowego pojazdu Scania Streamline. Scania Streamline nawiązuje do legendarnego modelu, który Scania wprowadziła w 1991 roku, dokładnie na stulecie koncernu. Modelu, który uzyskał doskonały pakiet aerodynamiczny, który pozwalał ograniczyć zużycie paliwa o dobre 5%. W roku 2013, 21 marca, miała miejsce światowa premiera nowej Scania Streamline. I tutaj w Kielcach pokazaliśmy, po raz pierwszy mówiliśmy o tym pojeździe. Pojazd został zoptymalizowany pod kątem zużycia paliwa. Optymalizacja zużycia paliwa obejmuje m.in. zmiany aerodynamiczne na roże kabiny, jak i osłony przeciwsłonecznej. Dodatkowo wprowadzamy nowe silniki Euro 6 drugiej generacji o mocach 450 i 490 koni, które spełniają normę emisji Euro 6, wykorzystując technologię EGR wraz ze SCR-em. Pierwsze samochody demonstracyjne pojawią się w Polsce na początku maja. Wtedy zaczniemy lokalne prezentacje dla naszych klientów. Natomiast sprzedaż rozpoczynamy już dziś.